W tym tygodniu przetestuję dla Was Crossa Level B4 i porównam go z innymi modelami. Zapraszam! Na początek chciałbym Was serdecznie zaprosić do subskrypcji kanału i polubienia tego wideo. Film powstał przy współpracy z siecią sklepów Eurorower. Rekreacyjna jazda terenowa, jak i ostrzejsza jazda w zawodach XC i różnego typu teren górski. W takich warunkach powinien dobrze poradzić sobie Level B4, bo do tego został właśnie przeznaczony. Powiedzmy, że nie lubicie się katować na stromych górkach i wolicie spokojne przejażdżki po płaskich ścieżkach w pięknej jesiennej scenerii lasu. Z pewnością ułatwi Wam to zastosowane w rowerze na pną. Dzięki dużemu zakresowi przełożeń przerzutek Shimano Deore z tyłu i Shimano Altus z przodu można swobodnie jeździć w każdym terenie. 9 biegów z tyłu i 3 z przodu dają nam w sumie 27 przełożeń. Warto zwrócić uwagę na przerzutkę Shimano Deore Shadow, która różni się od zwykłej tym, że jest smuklejsza i nie odstaje na bok poza szerokość ramy, przez co nie haczy o przeszkody na trasie. Wszystkie elementy napędu, poza tym, że są nowsze, to są niemal identyczne jak te zastosowane w moim Cubie Analog z 2015 roku. Pedałowanie nie sprawia dużych oporów, a manetki Shimano Altus pomagają w płynnej zmianie biegów. Mając dwie większe zębatki z przodu, bez większego wysiłku można się konkretnie rozpędzić na bardziej płaskim terenie. Ale jeśli nudzą Was takie warunki, to z chęcią możemy się przenieść w niewybaczający błędów teren pełen dużych kamieni, wysoko odstających korzeni i ostrych zakrętów. Stopniowo będziemy pokonywać coraz trudniejsze elementy. Poza techniką przy podjazdach i w ciężkim terenie bardzo ważna jest opona. Tak samo jak w Cubie Analog, którego testowałem, jest to Schwalbe Smartzen z nowym wzorem bieżnika. Opona ma szerokość 2,25 cala, przez co radzi sobie w głębokim piachu. Sprawdźmy teraz jej przyczepność w zakrętach. Jak widać, rower przeciwdziała sile odśrodkowej i pewnie pokonuje zakręt pomimo liści i sypkiej nawierzchni. Podjeżdżając pod górkę taka jak ta, Cross udowadnia, że Smart Sam nie jest złym wyborem oraz że jest wystarczająco dużo przełożeń, żeby z niewiększym trudem pokonać to wzniesienie. Nagrania nigdy nie odwzorowują, jak strome są podjazdy, pod które podjeżdżam, przez co mogą się wydawać łatwiejsze niż są w rzeczywistości. Na przykład ta górka. Jest bardziej stroma niż się wydaje, a na dodatek skrywa pod liśćmi wiele odstających korzeni. Sprawiła chyba bardziej mi problem niż rowerowi, ale żeby upewnić się, że Level B4 wszędzie podjedzie, nie poddałem się. W przejechaniu po dokładnie wybranym przeze mnie torze pomaga sztywna rama wykonana z ulepszonego stopu aluminium 6061. W ostrych zakrętach nie miałem już kłopotów. Możemy przejść teraz do tego, co sprawia najwięcej frajdy, czyli zjazdów. Skupię się najpierw na amortyzatorze. Jest to Suntour XTM RL o skoku 100 mm. Widelec sprawia, że jazda jest przyjemna, gdyż działa dosyć miękko i wyłapuje wiele nierówności. Jest on sprężynowy i nie posiada regulacji szybkości odbicia, jak na przykład RockShox XC30 w Cubie Analog. Można ustawić lewym prokrętłem twardość amortyzatora. Posiada za to blokadę na kierownicy, która jednakże nie zatrzymuje amortyzatora w 100% przed tłumieniem nierówności. Tak amortyzator pracuje, gdy nie jest zablokowany. A tak, gdy włączyłem blokadę. Po niedawnych wichurach rozpędzanie się na wąskich ścieżkach, gdzie nie widać, co jest za zakrętem, może nie być najlepszym pomysłem. Możliwe są do napotkania np. obalone drzewo. Musicie wtedy gwałtownie hamować. Nie przeszkadzają w tym tarcze hamulcowe o średnicach 180 mm z przodu i 160 z tyłu. Hydrauliczne hamulce nie wymagają użycia dużo siły w dłoni, przez co klamki na dwa palce są wystarczające. Został na koniec test zjazdu z górki, w którym mierzę prędkość, jaką rower rozwija przy swobodnym zjeździe.
Opona ma na środku bieżnika pasek wypustek i przy jeździe na twardej powierzchni tylko one mają kontakt z podłożem. Piasty są z firmy Joytech i są głośniejsze niż te z Shimano w innych rowerach w podobnej cenie. Jak widzicie, Cross Level B4 osiągnął prędkość 23,9 km na godzinę i trafił na tablicę wyników pod czterokrotnie droższym Focusem. Level B4 kosztuje 2319 zł w stacjonarnym sklepie Eurorower w Lesznie. Myślę, że to, co widać na tablicy, stanowi dobre podsumowanie roweru. B4 stanowi świetny kompromis między rekreacyjnym Hexagonem R6, a już droższym modelem i bardziej wyczynowym Levelem B7.